Siemanko, witam Was wszystkich ponownie w kolejnym podcaście, który jest kontynuacją takiej krótkiej historii, choć nie krótkiej, bo druga część jest moich takich poczynań w Wielkiej Brytanii, czyli roku z 2015 na 2016, mniej więcej właśnie ten okres był. I dobrze, jeszcze takich kilka rzeczy, które mnie wkurzyły, bo właśnie na tym zakończyliśmy. Ostatnio mówiłem o tej całej palecie i tak dalej. Później oczywiście po tym zwykłym paleciaku miałem taki, powiedzmy, wewnętrzny kurs na taki pojazd z akumulatorem, aczkolwiek to nie jest taki pojazd, w którym ja jeżdżę, tylko to jest taki paleciak, który jest napędzany akumulatorem, czyli już nie trzeba, że tak powiem, wykonywać cięższej pracy fizycznej, bo całe to pchanie tego towaru jest już w rękach tego akumulatora. Więc przyznam szczerze, że jak już był ten pojazd, to już ucieszyłem się, ale powiem Wam szczerze, że taka śmieszna, no śmieszna, nieśmieszna sytuacja zdarzyła się, bo grupa, w której ja uczestniczyłem, tak naprawdę po 2 tygodniach ja byłem jedyną osobą, która dalej miała ten pojazd z akumulatorem, właściwie dlatego, że ci inni Polacy nie przestrzegali zasad w magazynie odnośnie posługiwania się tego, nazwijmy, pojazdu. No i tak też utracili te możliwości. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, my otrzymaliśmy kurs po 2 tygodniach pobytu w Wielkiej Brytanii. Pojazd był uruchamiany kluczykiem i ja już tak nie będę się rozwodził, co i jak z tą całą aktywacją. Tam zawsze trzeba było jeszcze jakieś takie papiery uzupełniać, że na przykład pojazd 63 i przed rozpoczęciem tej całej pracy trzeba było sprawdzić, czy widełki działają, czy pojazd jeździ sprawnie do przodu, do tyłu, czy klakson działa, czy jakieś koło coś nie wadzi, czy no generalnie takie powiedzmy BHP, to no bezpieczeństwo po prostu, nie potrafię tego wymienić, przyznaję się. A to jak oni utracili, to znaczy jeden Polak na przykład w ogóle tego kursu tak by niby ukończył i później po ukończeniu każdy dostawał kluczyk taki osobisty, gdzie ja po prostu wciskam ten kluczyk i to jest taki już mój, tak? Czyli jeżeli coś się stanie, to wiadomo, że to jest moja sprawka. I właśnie jakoś tak wyszło, że jeden ten Polaczek miał problem z tym kluczykiem, on jakiś był wadliwy czy coś. I on generalnie stwierdził, że nie chce mu się w to bawić i że jakoś tak gadać i po prostu stwierdził, że woli pchać tym paleciakiem, więc mnie to w ogóle jakieś takie, nie mogę tego po prostu pojąć, przecież na pojeździe z akumulatorem jest dużo łatwiejsza praca, człowiek się tak nie przemęcza, a on po prostu na jakimś takim, nie wiem, żeby tak podkreślić, na wyjebce po prostu takie nastawienie. Inny na przykład Polak to robił coś takiego, co ja bym powiedział, że nie zastosował się do zasad. To znaczy generalnie jak to wyglądało, słuchajcie, no bo jak się, wybaczcie, brat mi przerwał. Skończyliśmy na tym Polaczku, który stracił właściwie możliwość pojazdu tym akumulatorem. Mniej więcej to wyglądało tak. Jeżeli w tych cage'ach ładujemy towary, no to jedziemy po kolei i tak dalej, i tak dalej. Wadą tychże zwykłych paleciaków było to, że na przykład ciągniemy paletę bananów, pomijając już fakt, że no trzeba się troszeczkę namęczyć, żeby, że tak powiem, rozpocząć
to przemieszczanie się, no bo to z miejsca trzeba ruszać. No a później był taki problem z paleciakiem, że trzeba było wyhamować, tak? Czyli nie dość, że trzeba się namęczyć przy rozpoczęciu, to jeszcze trzeba to tak wyhamować, żeby w kogoś przypadkiem nie wjechać. No a z tym pojazdem, z akumulatorem, to była taka sytuacja, że on miał wbudowany hamulec, czyli jeżeli ta wajcha będzie w jakimś tam stopniu pionowa albo bliska pionu, no to automatycznie ten pojazd akumulatorem hamuje, czyli jest super. Ale jeżeli się tak fajnie zrobi, no to można zrobić, że pojazd powiedzmy kilka miejsc dalej sobie przejedzie. I tak też zrobił jeden z Polaków, słuchajcie. Powiedzmy, że nie wiem, jak za bardzo wam to wyjaśnić, jeżeli ktoś nie robił na magazynie. To się nazywały generalnie cage, czyli klatki po polsku. On właśnie takim na luzaku to robił, jak powiedziałem, czyli puszczał sobie tego z akumulatorem, żeby kilka stanowisk przejechał, żeby nie musiał za każdym razem nim jechać ręcznie, tylko po prostu już miał blisko do kilku tam miejsc. No i tak po prostu puścił tym pojazdem, że przypieprzył w jakieś tam towary. I na jego nieszczęście miał okazję spotkać menadżera, który się nazywał Steve. Ten menadżer właściwie zapadł mi w pamięć z tego względu, że był bardzo upierdliwy. Przyznam szczerze, że ilekroć go widziałem na magazynie, to po prostu widziałem, jak zanim szedł jakiś Polak i każdy od razu wiedział, że coś jest grane, po prostu już coś nie pasowało temu menadżerowi. To właśnie wydaje mi się, że to był jedyny menadżer, któremu zależało po prostu jakoś tak na pracy w tym Tesco, a resztę to po prostu na tej wyjebce. Jeszcze był jeden Polak, znaczy w sumie było czterech chłopaków, jedna dziewczyna. Dziewczyna nie wiem jak, bo ona miała zupełnie inne zmiany, później dostała, a ten inny chłopak to nie pamiętam, czy coś się spieprzyło, czy coś, ale też, już wiem co, zgubił kluczyk, słuchajcie. Ten trzeci Polak zgubił kluczyk i jeżeli zgubimy, to trzeba już z własnej gotówki, że tak powiem, wyprodukować, dostać następny. Ile następny kluczyk kosztuje? 25 funtów. No to teraz, jeżeli godzinowo dostajecie na przykład 8 funtów, no to takie pół dnia roboty za taką pierdołę. No nieźle, nieźle, naprawdę. Nie wiem, jak on to zrobił, no ale. Choć raz mi się zdarzyło, że zapomniałem kluczyka wyciągnąć z pojazdu i po prostu został na tym parkingu, bo poszedłem na przerwę, a później takie, co jest? Skąd to tu się wzięło? No ale na szczęście jednak nikt nie zrobił mi na złość, bo też takie właśnie rzeczy się wydarzały. I jedną z takich rzeczy, która się właśnie wydarzyła i której ja sam doświadczyłem, to było jeszcze na początku, jak miałem właśnie tego paleciaka. Była mniej więcej taka sytuacja. A generalnie o co chodzi? O to, że właściwie to jest też najlepsze, bo mam taką fajną grafikę odnośnie sprzedawania ludzi. Czyli nie wiem, ile dostałby ten Polak punktów, ale on generalnie zrobił coś takiego. Ja może wrzucę tę grafikę albo poszukam. To chyba było na jakiejś stronie typu demotywatory. Punkty za podpierdolenie. Tutaj to jest cytat, to nie ja sam wymyśliłem. Mniej więcej co on zrobił, że zasługiwał na te kilka punktów złowieszczych. Sytuacja wyglądała tak. Ja miałem paleciaka, on miał paleciaka i on i ja mieliśmy te same produkty, to znaczy całą paletę, no, powiedzmy, że już coś ubrane z tej palety. Zarówno ja i on mieliśmy te same produkty. I tak jakoś się złożyło, że on poszedł po następnego cage'a i ja poszedłem chyba po następnego cage'a. Już nie pamiętam, jak to do końca było.
No a te zwykłe paleciaki, no to jest po prostu ciągnięcie tego pojazdu, to nie jest jakaś tam weryfikacja potrzebna. I jakoś tak wyszło, że on pojechał moim paleciakiem, a ja pojechałem jego. To znaczy on najpierw wziął mojego paleciaka, a ja z racji, że nie widzę żadnego, no to jest logiczne, że to jest mój, tak? No bo mniej więcej dwa paleciaki miały tyle samo. Zresztą co tu się rozgadywać, to po prostu logiczne jest, że jeżeli został tylko mój, Znaczy nie mój, ale logicznie rzecz biorąc, jeżeli został jeden, no to jest mój, tak? Czyli on zabrał swojego, no to ja biorę swojego. I problem jest taki, jakby to powiedzieć, organizacyjnym, bo to są te AMT, czyli te takie pimp boje w Tesco, gdzie mamy po prostu określoną liczbę towarów, jaką mamy rozładować. To nie jest tak jak na przykład w Polsce, że na oko, tylko tam jest wszystko jak w zegarku. Tam, jeżeli biorę paletę, potwierdzam, że ją biorę i od razu mam cały spis wszystkich towarów, co do sztuki wyliczone. Oczywiście czasami zdarzają się jakieś błędy, ale to rzadkość. I właśnie tak wyszło, że ja już zakończyłem, powiedzmy, swoją trasę. I nie powinienem mieć już więcej produktów. A tu się okazuje, że jeszcze mam powiedzmy z 7 skrzynek. Ja, okej, coś chyba się ci menadżerzy pomylili, czy coś. No dobra, no i jadę tam w to stanowisko, gdzie powiedzmy oddaje się nadwyżki, bo na przykład ktoś coś źle policzył. No i ja to już wystawiam. No i przychodzi ten Polak i on pyta się, czy mi coś zostało. A ja mówię, że tak. I on za chwilę: wziąłeś moją paletę, zobaczysz. I ja taki: co jest grane w ogóle? Ale człowieku, o co ci chodzi? A on: wziąłeś moją paletę, teraz trzeba iść do menadżera, zobaczysz. Ja: no dobra, no to się wyjaśni z menadżerem. No i akurat powiem wam szczerze, że nie mogliśmy znaleźć menadżera. No i ja stwierdziłem, że nie będę marnował czasu, tylko po prostu zajmę się robotą. Jak zobaczę jakiegoś menadżera gdzieś tam, no to po prostu mu napomknę o zaistniałej sytuacji. No i tak też się nie zdarzyło, ale za to znowu przyszedł ten Polak, który w mojej opinii powinien dostać punkty za podpierdolenie. Czyli powiedział coś takiego do mnie: znalazłem menadżera i powiedziałem mu, że to z twojej winy było. Ja po prostu myślałem, że mnie rozsadzi. Nie dość, że on zjebał, to jeszcze podpierdolił menadżera, że to jest tak naprawdę moja wina. Czyli nie wiem, ile tam tych punktów było, ale ja to wrzucę wam tę taką grafikę. Gdzieś po prostu ją sobie zapisałem. To jest właśnie taki ranking punkty za podpierdolenie. Czyli podpierdolił pracownika, który nie dokonał tego czynu. W obecności, już teraz nie pamiętam, jak to dokładnie brzmiało, ale cały sens mniej więcej zawarty jest w tych rankingach, czyli po prostu podpierdolił osobę, która tego czynu nie dokonała, a jednocześnie osoba podpierdalająca dokonała tego czynu, czyli tak mniej więcej to wyglądało. Co do samej kwestii menadżerów, to słuchajcie, oprócz Steve'a wszyscy menadżerzy pracowali tam jak na wyjebce. Nikomu nic się nie chciało. A jeżeli w ogóle jaka była sytuacja? Jeżeli jesteście na magazynie, nigdzie nie idzie spotkać menadżera, jeżeli jest jakaś sprawa do rozwikłania. Ale czasami się pojawiają, czasami ich bardzo dużo jest wtedy na magazynie, ale nie dlatego, że oni wychodzą z własnej inicjatywy, z tego swojego biura cieplutkiego. Tylko dlatego, że przychodzi Paul. A kim jest Paul? Paul to jest główny zarządca tego magazynu, czyli wychodzą po prostu i udają, że coś robią ci menadżerzy. Tak mniej więcej to wyglądało. Z takich sytuacji, której warto nadmienić, że menadżerzy są na wyjebce, kiedyś miałem do rozładowania, to było chyba na ciepłym, tak, na pewno na ciepłym, bo miałem jakieś ogórki albo cukinie, już nie pamiętam. Coś zielonego to było, może melony, nieistotne. No jakieś warzywa, owoce miałem
miałem całą tą paletę do rozładowania. No i rozładowywuję, pyk, 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 pyk. I ostatni karton jakiś taki dziwny jest, słuchajcie. Tak się przygląda. Kurde, to jest chyba jakieś gniazdo, jakieś pająki tam są chyba. No i idę do menadżera, no i mówię, że tutaj trzeba to chyba zostawić, gdzieś jakoś to zabezpieczyć, czy to pająki jakieś, czy coś, a oni dotknij, dotknij, a ja sobie myślę, kurde, ale wy jesteście nienormalni, znaczy nie mówiłem im tego, ale ja sobie tak myślę, jakby tak pająk upierdzielił komuś nogę, to by się dopiero wtedy skończyły żarty, także strasznie mi się to nie podobało, taka wyjebka totalna. Zero jakiejś takiej pracowitości. Znaczy, ja miałem wrażenie, że ci menadżerzy to są jacyś tacy, jakby byli na wakacjach. I jeszcze taką jedną sytuacją, która mi się przypomniała, to jest problem, który miałem na początku. Generalnie o co chodzi? Problem z wypłatą. Ja oczywiście założyłem konto bankowe, wszelkie formalności załatwione, zaniosłem papier do tego biura w magazynie, żeby już po prostu była informacja, że przelew ma być. No i słuchajcie, czekam, czekam, przelewu nie ma. Okazuje się, że jakiś menadżer po prostu sobie zapomniał, że trzeba uzupełnić jednemu z pracowników. I jak w ogóle jak rozwiązałem ten problem, bo miałem dostać wypłatę, nie dostałem, no to czekam następny dzień, no bo powiedzieli, że jutro to załatwią. Się pytam, czy załatwili to już. Nie, nie załatwiliśmy. No i właśnie tutaj z pomocą przyszedł mi ten współlokator Łukasz, który powiedział, że jak jest jakiś problem, to gadaj z Polem. No to ja dobra, tak to załatwimy. Jak oni się opierdalają, ci menadżerzy, no to trzeba to inaczej załatwić. No i w recepcji pytam, czy jest Pol. No to oni mówią, że jest. No i tam powiedzmy 10-15 minut czekałem. Jest Pol, mówię mu, jaka jest sytuacja. Idziemy do biura. Oczywiście już na wstępie menadżer, I'm sorry, it's my fault. I on po prostu aż przede mną klęknął i złożył rączki jak normalnie jakaś osoba wierząca, która już czuje, że grunt pod nogami się jej usypał. Czy tam straciła grunt pod nogami, jak to się tam mówi. Pewnie się zaraz ktoś będzie śmiał, bo nie wiem jak. Także taka była sytuacja, słuchajcie. Co prawda pierwsze dwie wypłaty to nie były przelewem, tylko czekiem. Jak zobaczyłem ten czek, no to dobra, idę do banku. Bo ja przyznam szczerze, że pierwszy raz w rękach dopiero czek miałem. Ja w ogóle nie wiem, co ja mam z tym zrobić. No to idę do banku, tam babeczce mówię, że tutaj proszę mi z tego czeku przelać pieniążki, a taka, no pani akurat obsługująca to miała około 60, a ona mówi, że tam jest automat, a ja mówię, że a ja bym wolał, żeby to pani zrobiła. No to ona tak od niechcenia zrobiła, no ale sobie myślę, no kurde, no ja nie wiem w ogóle, co ja mam z tym czekiem zrobić, tu coś trzeba roztargać, bo w ogóle to ten czek miał takie przerywane linie, jak czasami macie powiedzmy bilety, gdzie dajecie temu ochroniarzowi czy tam komuś, kto te bilety kasuje, odrywa jakąś część tego biletu. I tak samo ten czek był w trzech częściach do rozerwania. I ja stwierdziłem, że wolę, żeby ktoś w banku to zrobił, niż żebym ja musiał to do automatu jakoś wrzucać, bo ja nawet nie wiem, jak to mam zrobić, a poza tym, jeżeli bym to spierniczył, no to tygodniowa wypłata poszłaby się, nie wiem, nie powiem co. Więc no, taka sytuacja była też z moją wypłatą. To też w ogóle tak było, że mama się pyta mnie, jak tam już z wypłatą, czy wszystko dobrze, a ja musiałem oczywiście lać wodę, że wszystko dobrze, chociaż nie było wszystko dobrze, ale w trosce o jej zdrowie psychiczne, bo moja mama to jest taką osobą, że jak jest coś złego się dzieje u kogoś w rodziny, no to strasznie to przeżywa. Nawet 10 razy mocniej niż ta osoba,
dosłownie doświadcza tego problemu, więc no, wolałem po prostu jej nie kłopocić takimi sprawami, które, no, no jeżeli to jest mój problem, no to ja sam to muszę rozwikłać, a nie ona, żeby się jeszcze tutaj denerwowała, gdzie w cudzysłowie jej synuś mieszka za granicą. No i dobrze, ile tego czasu, słuchajcie? O Jezus Maria, 20 minut, no będą 3, słuchajcie. Postaram się jakoś to streścić. Słuchajcie, później już zbicza strzelił, powiedzmy. Nadchodzi moment, w którym mój współlokator odchodzi. To znaczy mój współlokator Łukasz nie tyle odchodzi, co zmienia mieszkanie na takie, że po prostu on teraz będzie mieszkał ze swoim ojcem. No bo jego ojciec też gdzieś tam pracował, nie w Tesco, tylko nie wiem, w ubojni, czy w jakimś mięsnym. On mi to już mówił, ale ja nie pamiętam. W każdym razie no nie było to za pośrednictwem agencji. On już kilka lat pracował. No i postanowił, że będzie mieszkał u ojca, no bo wiadomo, mniejsze wydatki. No i nim się jeszcze pożegnaliśmy, to tam kilka takich kwestii poruszyliśmy, między innymi Brexitu, chociaż wtedy to się jeszcze na to nie mówiło. Znaczy poruszaliśmy taką kwestię, czy w ogóle jest warto wracać do Polski, jeżeli jest tak do dupy z robotą. Bo na przykład kilku Polaków, między innymi ten, który stwierdził, że nie będzie się bawił z menadżerami, żeby mu jakoś naprawili systemowo ten kluczyk, chociaż go fizycznie miał, ale mu się nie chciało. No to on stwierdził, ten Polaczek, że on właściwie jest tutaj dlatego, bo nie chce łazić co miesiąc do urzędu pracy, no bo czuję się jak jakiś taki frajer, jakiś taki, że po prostu tak go traktują jak jakiegoś takiego, taką miernotę, która nie umie sobie poradzić. No ale słuchajcie, no ciężko było wtedy znaleźć jakąś robotę, przynajmniej taką normalną, bo robota zawsze jest, tylko nie jest adekwatna do wypłaty. Teraz już jest, powiedzmy, nieco lepiej. Innym razem to jeszcze powiem o Carrefourze, jakie były sytuacje, ale teraz na razie skupmy się na tej sytuacji z Wielką Brytanią. I przyznam szczerze, że jak ten mój współlokator już opuścił moje miejsce, znaczy ten pokój, który dzieliliśmy, no to przyznam szczerze, że z początku doskwierała mi jego nieobecność. Z tego względu nie, żebym jakoś specjalnie potrzebował wsparcia emocjonalnego, tylko z tego względu, że on bardzo dużo miał doświadczenia, bardzo dużo rzeczy takich istotnych mi powiedział, typu właśnie z tym polem, z wypłatami, jakimiś miejscami, że na przykład to zrób, to tamto, to wtedy będzie ci łatwiej. Bardzo mi to doskwierało, musiałem już wtedy tak już stuprocentowo polegać tylko i wyłącznie na sobie. I przyznam szczerze, że później już tak coraz bardziej wycisk robiłem w pracy i później miałem taką kontuzję w łydce. Przyznam szczerze, że strasznie mi to doskwierało. Nie jestem w stanie opisać bólu, jaki czułem wtedy, no ale co się dziwić, jeżeli codziennie 15 kilometrów przechodzicie. I z tej kontuzji doszedłem do wniosku, że już nie będę chodził codziennie na zakupy, tylko na przykład co trzeci dzień, bo już po prostu nie dałem rady, po prostu stwierdziłem, bo już ta kontuzja była tak doskwierająca, że powiedzmy chodziłem tylko jak była robota, a po domu to była tylko konieczność taka, żeby coś ugotować i tak dalej, a tak to cały czas siedziałem na łóżku. Tak mnie po prostu noga napierniczała. Tam pytałem się tych innych Polaczków, czy gdzieś w okolicy jest jakaś apteka, bo noga mnie napiernicza i tak dalej, a oni, że no to ci maść nie pomoże, musisz po prostu sobie zrobić kilka dni przerwy, tydzień czy ileś tam. A sobie myślę, o wy cwaniaki. Bo cwaniaki dlaczego? No bo jeżeli ja nie będę pracował, to oni dostaną więcej godzin, tak? Bo musi być jakieś takie przełożenie. Więc stwierdziłem, że tak nie może być, skoro jeszcze i tak wypłata jako taka była. Mniej więcej tak to wyglądało. I
W sumie, jeżeli mam być szczery, to najwięcej pracy było, powiedzmy, że na 2 tygodnie przed okresem świątecznym. Do tego momentu naprawdę zajebiście się robiło. Było dużo roboty. No a po okresie świątecznym to już naprawdę nie było co robić. Przyznam szczerze, że nie pracowałem przez 5 dni. Myślałem, że zwariuję w mieszkaniu. I to jeszcze było tak, że ja nie miałem laptopa, to znaczy współlokator miał ten Łukasz, a ja nie miałem, no bo jeszcze co ja tam miałem? Miałem tylko telefon, słuchajcie, i książki, i PSP sobie wziąłem. I to były moje formy rozrywki w Wielkiej Brytanii. Na telefonie, słuchajcie, obejrzałem trylogię Władcy Pierścieni, Hobbita, Gwiezdnych Wojen. Nie pamiętam co jeszcze. Piratów z Karaibów wszystkich obejrzałem. No po prostu przez te 5 dni nieróbstwa tyle, czy tam 4, już nie pamiętam. Tyle po prostu obejrzałem. Jak już zaczął się pierwszy dzień po tym długim oczekiwaniu na pracę, no to tam pogadałem chwilę z takimi innymi Polakami. No i oni powiedzieli, że te 4 dni to wcale to nie jest dużo. Duża taka różnica między pracami, bo taki jeden dziadek, który tam robił, to po prostu on czekał chyba 8 dni, aż taki odstęp był. Znaczy, ja mówię dziadki, no bo tam nie tylko młodzi pracowali, ale było tam też. Były chyba takie 3 osoby, powiedzmy koło 60 na pewno. To jestem pewien. Co następne, słuchajcie? I tu już wtedy, jak rozpoczął się ten moment taki, gdzie bardzo mało godzin pracy dostawałem, to już wyglądało mniej więcej tak, że połowa mojej wypłaty szła na czynsz za pokój. Doszedłem do wniosku, że nie opłaca się po prostu dalej robić tam. I stwierdziłem, że wrócę do Polski, bo robota już nie była taka dobra, a poza tym loty Ryanairem były drogie do Sylwestra. Żeby wam podać jakiś przykład, lecąc do Anglii zapłaciłem 325 zł, a wracając z Anglii do Polski zapłaciłem 75 zł, czyli 1/4 ceny. Tak mniej więcej to wyglądało, czyli nie opłacało się wracać w tym jeszcze 2015 roku. Następne, słuchajcie. Wtedy też zacząłem już tak na poważnie myśleć o tym pisaniu książki. Właściwie to takie, powiedzmy, postanowienie noworoczne było w czasie Sylwestra w tym Chatham, gdzie obserwowałem sobie fajerwerki i takie sobie postanowienie w myślach powiedziałem, że tego roku napiszę książkę. No i tak też zrobiłem, słuchajcie. Co prawda zacząłem od kwietnia, ale postanowienie noworoczne zostało ukończone, czyli jednak spiąłem pośladki i zrobiłem to, co trzeba. I jeszcze takie na koniec, takie podsumowanie, powiedzmy. Jeżeli macie w ogłoszeniu, znaczy to już bardziej do tych, którzy zastanawiają się, czy robić w Wielkiej Brytanii. Być może się sytuacja zmieniła, a może nie. Ja mówię to z perspektywy osoby, która była w Wielkiej Brytanii, gdy jeszcze nie mówiono o czymś takim jak Brexit, bo teraz się opowiada, że tam Brytyjczycy są jakoś tak negatywnie nastawieni do Polaków. Nie wiem, nie oceniam, bo mnie w tym czasie już nie było w Wielkiej Brytanii. Natomiast co do samej pracy, jeżeli na przykład widzicie ogłoszenie przez agencję i myślicie sobie, no to będę pracował 8 godzin przez 5 dni, czyli 40 godzin tygodniowo. Ja pracowałem 30 godzin tygodniowo, czyli o 10 mniej niż normalnie zakładałem,
Ale te 30 to była taka optymistyczna prognoza, bo przyznam szczerze, że pierwsze 2 tygodnie to przepracowałem 20 godzin. Więc wyobrażajcie sobie, co jest grane. Taki jeden współlokator w kamienicy, w której ja mieszkałem, to dostał 14 godzin tygodniowo. On już po prostu ze łzami w oczach był, bo no zresztą ja mu się nie dziwię. Znaczy, koleś był może starszy ode mnie o 3 lata, ale no on zostawił żonę, dziecko. On wyjechał do Wielkiej Brytanii po to, żeby jednak pracować, tak, a nie tak jak ja, żeby zobaczyć, jak to jest za granicą. Tylko on jednak był nastawiony, żeby jednak pracować. I tu wiadomo, że żona sama z dzieckiem, a on pojechał specjalnie, żeby pracować, pieniądze robić, a no nie miał po prostu warunków do tego, więc no, takie sytuacje się zdarzają. Nie wiem jak teraz, bo na przykład rok przed tym, jak ja przyjechałem, to ci Polacy, którzy tam długo pracowali, to mówili, że naprawdę dużo roboty było, ale w okresie, gdy ja byłem, to tej roboty praktycznie nie było. I przed tym też ostrzegał mnie właśnie ten gostek cały tego staffline'u. To znaczy, ja stwierdziłem, że i tak chciałem zobaczyć, jak to jest, więc co mi zależy. Jeszcze takie inne sytuacje tutaj coś mam. Aha, sytuacja jeszcze z performancem. Co to jest ten performance? Czyli wasza taka efektywność w pracy. To się wiąże z tym, jaką dostaniecie wypłatę. Tam od 85 chyba dopiero jest jakaś 85% wzwyż, jest jakaś tam lepsza wypłata. No generalnie rzecz biorąc, im bardziej efektywnie ciśniecie, tym większą wypłatę dostaniecie. Ale jest tutaj pewien haczyk. Zdarzały się sytuacje, gdzie na przykład taki. Nie było cage'y, czyli nie było tych miejsc, gdzie moglibyśmy ładować towary. My nie spieprzyliśmy tej sytuacji, spieprzyli ją ci organizatorzy w Tesco. Tylko co z tego, że znaczy ktoś powie, że no fajnie, nic nie robiliście. No dobrze, nic nie robiliśmy, ale procent performance'u spadał, czyli moja efektywność spada, bo ja nie wykonuję swojej pracy, a nie wykonuję jej dlatego, bo nie mam gdzie ładować towarów. I było po prostu, był taki moment, że przez pół godziny 40 Polaków stoi i nic nie robi. A performance spada, czyli wasza wypłata. Inne takie sytuacje mogą się zdarzyć, na przykład, że przed wami będzie jakiś koleś, który będzie mieć multipaletę, czyli na przykład jeżeli ja mam paletę bananów, no to jest chlas, chlas, chlas i palety nie ma. A multipaleta, no to jest taka, że macie troszeczkę jogurcików, troszeczkę na przykład humusu, troszeczkę marchewki, troszeczkę meloników i jeszcze jakichś tam innych pierdół. Multipalety to od dwóch towarów do nawet 11, 15 i mój rekord to chyba było 8 towarów. To były jakieś, słuchajcie, jogurty. Myślałem, że oszaleję po prostu. Nawet nie pamiętam, czy to były te właśnie te Yeo. Co prawda jogurty uwielbiałem wpieprzać, ale nie lubiłem po prostu je pakować do tych magazynów. Znaczy te towary całe rozładowywać z jogurtów. Po prostu szlag mnie trafił, jak dostawałem multipaletę z jogurtów. Bo mogło się zdarzyć na przykład tak, że część jogurtów będzie na początku do rozładowania, a druga część będzie na końcu. I może się okazać tak, że jedna część palety jest wyżej, druga niżej, to się gibnie i koniec. Takie śmieszne sytuacje. No i przez tą multipaletę po prostu człowiek wolniej rozładowywuje, tak? Bo żeby jakoś wam to bardziej rozjaśnić, jak wygląda proces rozładunku. Podchodzimy do na przykład cage'a tam 200. Najpierw mamy zeskanować produkt kodem kreskowym, czyli tego AMT, gdzie tam zdjęcie dałem w poprzednim odcinku.
Skanujemy produkt, potem skanujemy cage'a, tego, który jest na liście. Dostaniemy na komputerku informację, ile mamy tego rozładować. Dobra, pyk. I o co chodzi generalnie? Najpierw musicie ten produkt zeskanować. Jeżeli macie 8 produktów, no to musicie 8 razy, to znaczy może i za pierwszym razem. To znaczy to jest po prostu taki teoretycznie chybi trafił, jak czytacie, znaczy macie tam listę tych wszystkich produktów, które macie rozładować w danym tym cage'u. No jeżeli tak co nieco bardziej się skupicie na tym, co jest napisane, to można to jeszcze mniej więcej wyczuć, co powinno być, a co nie. Ale czasami są takie dziwne rzeczy, że po prostu szlak może trafić. Taki jeden Polak miał multipaletę z 2 produktów. Ale jak to wyglądało? Powiedzmy, że jedna paczka jogurtów jest na środku palety, a drugi rodzaj jogurtów jest całej palety obłożony i wyszło na to, że na przykład Polaczek miał wsadzić ten jeden jedyny jogurt, ale nie mógł go dać, bo nie było tego na palecie. Jak się okazało, jak rozładował te resztę tych jogurtów, tak się okazało, że jednak jest to. I co w sytuacji, gdy robi osoba nieogarnięta? Stoi i robi korek. A że jest korek, no to nie rozładowywują osoby za tą osobą, czyli performance znowu spada. Więc też taka dziwna sytuacja wynika z tego. I właśnie najgorzej mają w sumie ci, co ja mówiłem na popołudniówce, czyli od 16, od 14 do drugiej w nocy. Raz, słuchajcie, albo 2 razy robiłem na 10 godzin. Przyznam szczerze, że nie wyobrażam sobie robić 12 godzin, chociaż były takie możliwości. Ja zazwyczaj robiłem 8. Aha, jeszcze jedna taka sytuacja. Słuchajcie, jeżeli idziecie do roboty, to nie oczekujcie, że możecie pracować 8 godzin. Ja najmniej pracowałem 4 godziny, słuchajcie. Ja się zdziwiłem, o co chodzi? No przecież pracuję, myślałem, że będę 8 godzin pracował, a nie 4. No i mój współlokator Łukasz mówi, że ty się nie śmiej. Ja kiedyś dostałem godzinę roboty. Mówi mi, że pracował po godzinie, dostał informację, że ma schodzić z roboty. I idzie do menadżera, co jest grane. A oni mówią, że no, pracowników jest za dużo, no i trzeba uszczuplić. No i no co miał zrobić? No musiał wracać. Więc no, jeżeli idziecie już na dany dzień, to nie sugerujcie się tym, że będziecie pracować 8 godzin. I jest jeszcze jedna sytuacja, którą zapomniałem wam powiedzieć. Tak zwane shifty, czyli zmiany. Generalnie rzecz biorąc wygląda to tak, że po prostu pod koniec, gdy już kończycie robotę, idziecie do biura, tam potwierdzacie swoją obecność na następny jakiś tam dzień, powiedzmy za 2 dni macie następną zmianę i to po prostu podpisujecie, że zapoznaliście się z tym, no i jesteście po prostu nastawieni, że macie tę robotę za następną robotę za 2 dni, tak? No to jest logiczne. Ale może się zdarzyć taka sytuacja, że dostaniecie SMS-a pod tytułem Sorry, your shift is cancelled. I wtedy nie idziecie do roboty, czyli macie za przeproszeniem zjebany dzień, bo nastawiliście się, że będziecie tego dnia robić, a tu się okazuje, że nie będziecie tego dnia robić, czyli dzień zmarnowany, brawo. I to wcale nie zależy od jakości pracy, bo na przykład mój współlokator Łukasz, który robił ponad 110%, czyli już no maszyna, tam chyba 120 miał czy coś, ale od 110 wzwyż już jest tam najwyższa wypłata. No i on zadowolony, że będzie fajnie. No i na następny dzień, czyli właściwie na następną nockę, no bo on, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, zaczynał mniej więcej od 4, od 3 w nocy. Był zadowolony, a tu się okazuje, że za chwilę, sorry, your shift is canceled, no i się wkurwił. Ja się bałem w ogóle odezwać cokolwiek, no bo to wtedy jeszcze 2 tygodnie dopiero mieszkałem. Wiadomo, że ludzi się nie zna, nie wiadomo jak on zareaguje, lepiej się nie odzywać.
Także, no słuchajcie, różnie to bywa, a najbardziej za przeproszeniem, jeszcze raz za przeproszeniem, wkurwiła mnie sytuacja z tym Your Shift is Cancelled. Mam na godzinę 16. Bus jest na godzinę 15. Jeżeli jesteście osobami oszczędnymi, to przyrządzicie sobie coś własnego, a nie weźmiecie to z bufetu. Tak jak ja na przykład. I na przykład ja już sobie wszystko przyszykowałem na wyjazd, no bo bus będzie za pół godziny. SMS. Sorry, your shift is canceled. No i chuj w dupę Tesco za przeproszeniem, bo ja teraz już sobie naszykowałem wszystko, a tu się okazuje, że nie idę do roboty, czyli ta moja taka w cudzysłowie praca na przygotowaniu posiłku do pracy poszła na marne, no bo po co szykowałem to wszystko, jak tu się okazało, że nie mam roboty. Także takie różne sytuacje były. Inne już takie, taka inna stricte, powiedzmy, niezwiązana za bardzo ze mną. Powiedzmy, że nie mogę zrozumieć, nie mogę pojąć tego takiego narzekania niektórych Polaczków, że robota jest chujowa. Po czym pytam się, ile oni tu robią. To on, taki jeden powiedział, że on tu robi 2 lata. No to ja się tak zastanawiam, oczywiście mu tego nie powiedziałem, ale się tak zastanawiam, człowieku, co ty tu robisz? Jeżeli ci ta robota nie odpowiada, to po chuj w niej robisz? No przecież to jest nielogiczne. No, ja bym się wściekł po prostu, wyżywałbym się na wszystkich, jak miałbym robić przez 2 lata w robocie, która mi nie odpowiada. No, nie mogę po prostu tego pojąć. No, człowiek narzeka na robotę, a pracuje w niej 2 lata. No, to jest coś nielogicznego. A już taki problem, jeszcze wracając do takich współlokatorów, a właściwie do tej kamienicy. Czasami zdarzają się różne sytuacje, gdzie jest jakiś problem. Na przykład nie ma gazu. No i nie możecie sobie czegoś tam ugotować. No to dzwonicie do na przykład do tego Alego, nie pamiętam jak on się nazywał, Al chyba, jakiś taki śniadoskórny, powiedzmy, nie będę mówił, że Arab, bo wydawał mi się on bardziej na pochodzenia, nie wiem, indyjskiego, tak przynajmniej mi się wydaje, może na takiego wyglądał. Ten Al, czyli landlord, organizował te wszystkie kamienice. I jeżeli był jakiś problem, no to dzwoniło się do niego, a on mówi call to Darek, czyli do Darka trzeba dzwonić, bo Darek był zastępcą, Polak taki. A co Darek mówił? Darek mówi, nie jestem osobą decyzyjną. I jak macie rozwiązać to? Prosty sposób. Jak działa? Może inaczej. Co boli człowieka najmocniej? Portfel, czyli pieniądze. Jeżeli się zgadacie dyplomatycznie z pozostałymi współlokatorami, że nikt nie zapłaci czynszu za następny tydzień, no bo przecież dlaczego ja mam zapłacić, jak nie było gazu? Jeżeli cała kamienica się skrzyknie, że nie zapłacą, nagle dziwnie gaz zaczął działać. Także jak jest jakiś problem, zawsze trzeba poruszyć kwestię pieniędzy. Wtedy jakoś zmienia się po prostu myślenie. Już tak na samym końcu taka śmieszna sytuacja, słuchajcie, śmieszna, nieśmieszna. Wracając już do Polski Ryanairem, przyznam szczerze, że nie wyobrażam sobie powrotu bez aplikacji mobilnej. Ja co prawda lecąc do Anglii zabezpieczyłem się w postać papierową tegoż dokumentu, czyli biletu, ale miałem również aplikację. Wiadomo, że czasami może telefon siąść i tak dalej, więc lepiej, żeby mieć ten papier. Nigdy nic nie wiadomo, zawsze lepiej się zabezpieczyć, na wszelki wypadek. Także bez tej aplikacji mobilnej wątpię, żebym się dostał
do Polski. Nie wyobrażam sobie tego. I taka śmieszna sytuacja, jaka wynikła. Słuchajcie, ja już byłem nad Polską, w Balicach, nad Balicami. Samolot przystępuje do lądowania. Ja oczywiście standardowo słuchaweczki w uszach, słucham jakieś swoje ciężkie brzmienia. I teraz takie pytanie za 100 punktów. Jaka piosenka mogła lecieć, która wywołała u mnie zgrozę? Taka jakaś heavy metalowa. Pomyślcie chwilę i ja wam za chwilę powiem. Taka inna sytuacja, która warta jest też nadmienienia. Chodzi o przejście dla pieszych. Nie wiem, jak to jest skonstruowane, ale z tego, co się dowiedziałem, w Anglii jest mniej więcej taka zasada, że możecie przejść przez przejście dla pieszych, gdzie jest czerwone światło. O ile nie zagrażacie w ruchu drogowym, jakiś tam, po prostu, jeżeli nie jedzie nic, no to wtedy możecie przejść na czerwone. To mnie naprawdę pozytywnie zaskoczyło, bo na przykład w Polsce pamiętam, że to nie jest takie, wiecie, czerwone i nic nie jedzie i można przejść. Czasami to, słuchajcie, lepiej poczekać. Jak chodziłem do szkoły na Bronowicach, to wyglądało to mniej więcej tak, że wysiadało się z tramwaju, trzeba było przejść przez przejście dla pieszych. No i to przejście, powiedzmy, było taką boczną uliczką. To nie była jakaś główna droga, dwupasmówka czy coś, że auta często jeździły, tylko generalnie od czasu do czasu. No i właśnie w Polsce jest coś takiego, a przynajmniej ta Straż Miejska upatrzyła sobie, że będzie zarabiać pieniążki właśnie poprzez łapanie osób, które przechodzą w tym przejściu dla pieszych. I tak też na przykład jeden z moich kolegów z klasy dostał właśnie mandat za takie coś. Akurat wtedy to chyba trzy osoby dostały. Mniej więcej jak to wyglądało, słuchajcie. Jeden ze straży miejskiej siedzi w aucie, gdzieś tam zaparkowanym i obserwuje, ile osób przeszło na czerwonym, a drugi po zameldowaniu tam tym walkie-talkie swoim zahacza właśnie o te osoby, które przeszły na czerwonym. I tak właśnie wyszło z moim kolegą. Ale co ciekawe, słuchajcie, jeżeli przechodzi na przykład 20 osób, to wtedy takiej straży miejskiej już nie chce się weryfikować wszystkich osób i dawać im mandat. Ale jak jest tak malutko, no to wiecie, no. I dobra, wracając już na sam koniec do tej piosenki. Piosenka nazywa się Fear, czyli strach, a zespół to Primal Fear. Ja jeszcze dam link do tej piosenki. Tą piosenkę słuchałem tuż przed wylądowaniem samolotu. Myślę, że powinna się wam spodobać. Ja tymczasem żegnam się z wami. Mam nadzieję, że moja wiedza, moje doświadczenia w Anglii być może komuś pomogą, komuś ułatwią, jeżeli ktoś z waszej rodziny, z bliskich zastanawia się. Nie wiem, polećcie mu ten podcast, albo chociaż powiedzcie, co wy usłyszeliście z tego podcastu. To nie są, wiecie, jakieś tam przerysowane historie, tylko z życia wzięte to, czego ja sam doświadczyłem. Także 100% prawdy, i tak jak to w horrorach jest oparte na faktach, co zawsze wywołuje większą zgrozę. Ale nie przedłużając, bo podcast się robi długi. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Na razie.